রাধারানীর দর্শন সেটাও স্পটকানি রাধারানী সর্বপ্রথম সবার চরণে প্রণাম করব First of all, I give my obeisances at the lotus feet of all devotees. Najpierw chciałem złożyć pokłonę wielbicielom. Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Radha Madhava Nitai Gauranga Sundara Charna Dandavat. Chciałem złożyć pokłony wszystkim. Pokłony do lotosowych stóp Radha Madhavy Gornitai Sundar Gandharvika. Wszystkim acharyom, Guru Parampara, Guru Maharajowi, Sadhu Charan Maharajowi, Prabhupadzie, Krishna Kirtan Dasi, to Krishna Kirtanowi Dasowi, Dasi, Maharasie Dasi, Krishna Chandra Dasi, Guru Govinda Dasie, Madhupatiemu, Paweł, Krishna Kancie, Rasikanandzie Krishna Charandasowi, Gandharwie Dasowi, wszystkim Mataji. Dotykam wszystkie lotosowe stopy, wasze lotosowe stopy i kłaniam się wam. Ewam sakaler mercy pray. And I pray for all of your mercy. I modlę się o waszą łaskę. Radharani darshan. Spotkanie, wizja Radharani. No one gave Radharani's darshan. She doesn't give her darshan to anyone. Radharani nie pojawia się przed nikim. Brahma, Mahadev, Brahma, Mahadeva, wszyscy półbogowie, boginie. Radharani darshan jest możliwe, natomiast pojawienie się, zobaczenie Radharani nie jest możliwe. Darshan to dure, onar charano kamala renu ke upayena, charan dhuli, charano kamala renu parag. But darshan is far away, they don't. Darshan jest czymś ciężkim. Oni nie są w stanie tego uzyskać. Łatwiej uzyskać cień lotosowych stóp. Kurz, pył z lotosowych stóp. Oni nie mogą uzyskać nawet pyłu z lotosowych stóp. Jej lotosowych stóp. Radharani kripa drishti dara ojasra krishna prem drishti hoy. And through the merciful blessing of Radharani, miłosliwą miłość i łaskę Radharani, i ta nieograniczona krishna prema płynie wszędzie. Radharani raiki shabar. Radharani raiki shabar. Radharani's eyes shower this mercy. Ta łaska płynie, wychodzi z oczu Radharani. I ona pojawia się, w ten sposób pojawia się nieograniczona Krishna Prema. Tego stara się zrozumieć, jaką tatwą jest Radharani. Jeśli ktoś jest w stanie pojawić się przed nią, Radharani ke jodi ekbar kono mote dekha jay tahole tini bina sadhanay krishna prem peye jabe. If someone is able to see, jeśli ktoś jest w stanie widzieć Radharani przynajmniej raz, otrzyma premę nie bez wykonywania żadnej sadhany. Ar Radharanir bhavkanti niye Sri Krishner jodi kono maha avatar hoy take dekhleo bina sadhanay prem hobe. Jeśli wielki awatar Kryszny pojawi się, jeśli zobaczymy jego darshan, wtedy też otrzymamy premę bez wykonywania żadnej sadhany. Devarshi Narada powiedział w Padma Puranie,
যে রাধারানীকে দেখে আমার যে কৃষ্ণ প্রেম সম্পদ লাভ হলো এটি আমার ইতিপূর্বে কোনোদিন ছিল না. I powiedział, że Krishna Prema osiągam poprzez widzenie Radharani, czego nie miałem wcześniej. To jest chwała wizji Radharani, darshanu Radharani. I tym samym jest chwała Radha Dham i chwała Harikata. To jest ponieważ nie ma różnicy pomiędzy Radhą i jej imieniem. I nie ma różnicy pomiędzy nią i jej bóstwem. Nie ma różnicy między nią i Harikata, który o niej traktuje. I nie ma różnicy pomiędzy nią i jej dhamą, jej siedzibą. Duchowa rzecz jest tylko jedna. Tam nie ma różnicy pomiędzy słońcem i światłem słonecznym. Słońce, światło słoneczne i ciepło to jest jedno. Rozumiesz to? Brahma, Mahadev, Shukadev, Narod, Bhishma. Brahma, Mahadeva, Narada, Shukadeva, Goswami i Vishnu. Bhishma. Era bhakti rasher Oni są acharyami przeszłości i oni uczą Bhakti Rasa, Brahma. Brahma jest synem Bhagavana i jego uczniem. Devarshi jest synem Bhagavana. Bhishma. Kintu kevi Radharani ke dekhte samartha hon na. Radharani karo samne ashen na. However, none of them are able to see Radharani. Ale żaden z nich nie jest w stanie zobaczyć Radharani. Radharani nie pojawia się przed nimi. Radharani samne ashen na. Radharani doesn't come in front of them. Ona nie pojawia się przed nimi. Nie przychodzi do nich. Radharani to eder samne asheni na. Sri Krishna, Radharaman, Radha Mohan, Sri Krishna asheni na. Even Radha Mohan. Nawet Radha Mohan. Krishna nie pojawia się. Eder sob kajkarmo Mahavishnu kenni. They all associated with Mahavishnu. Oni wszyscy są towarzyszami Mahavishnu. Krishna eder kacze sobsa asheni. Krishna doesn't come to any of them. Krishna nie przychodzi do żadnego z nich. সেই শ্রীকৃষ্ণকে বশ করতে সেই শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হয়ে যান কিসে রাধারানীর চরণ রেণুতে. And how can one attract w jaki sposób ktoś może przyciągnąć Krishnę? Jak być dla niego atrakcyjnym, jeżeli on jest zawsze przyciągany przez pył z lotosowych stóp Radharani? Bolchen boshikaran churno, siddha boshikaran churno. Radharani lotus feet-e je dust. That is why it is said that the dust from the lotus feet of. Dlatego jest powiedziane, że pył z lotosowych stóp Radharani jest atrakcyjny dla Krishny i przyciąga Krishnę. It is Radharani's lotus feet dust. To jest ten znak, to jest ten tilak, jest kurzem z lotosowych stóp Radharani. Ten nasz tilak. Ten, ta ziemia z Radhakundy. Braja Raj, ten kurz jest kurzem z lotosowych stóp Radharani. Rozumiecie to? To jest pył z lotosowych stóp Radharani. Ami sarbada sei Radharani lotus feet-er je dust take smaran kori.
Niech zawsze pamiętam z lotosowych stóp Radharani. I żebym przyjął schronienie tego kurzu. W jaki sposób możemy uzyskać bhakti? Wszystkie pisma święte mówią, że możesz osiągnąć bhakti poprzez otrzymanie pyłu z lotosowych stóp wielbiciela. Tylko wielbiciel może dać bhakti. Kto ma tą wiedzę? Tylko profesor, tylko osoba, która jest uczona, tylko szlachetna osoba ma tą wiedzę. Kto ma pieniądze? Tylko bogatszy ma pieniądze. Tylko bogacz ma pieniądze. W ten sam sposób, gdzie stoi bhakti? Ona stoi, ona jest z wielbicielem, ona jest, możesz ją znaleźć u wielbiciela w sercu. A serce wielbiciela jest porównane do ulu, w którym mieszkają pszczoły. W ten sposób serce wielbiciela jest porównane do ula. I tam może znaleźć miód oddania. Dlatego pył z lotosowych stóp wielbiciela pomaga nam w praktykowaniu bhajanu, praktykowaniu medytacji. Służenie wielbicielowi daje nam doskonałą perfekcję, siddhi, i w ten sposób osiągamy premę. Gdzie jest bhakti? Ona jest z wielbicielami. You know this pad? Diyapada chaya shodhaye amare tomaro charana dhari Vaishnava thakura dayaro shagaro Edashe koruna kori. Tare bhakti kothay ache? So where is bhakti? Gdzie jest bhakti? In devotees. Bhakti jest u wielbicieli. Prahlad Maharaj ke jigyasa korchen Hiranyakashipu. Hiranyakashipu asked Prahlad Maharaj. Hiranyakashipu zapytał Prahlada Maharaja. Tumi ei Shanda Amarko, Prahlada's teacher. The teacher of Prahlada Maharaj. Zapytał, kto jest twoim nauczycielem? Kto jest nauczycielem Prahlada Maharaja? He asked him, where did you find? Zapytał go, gdzie znalazłeś to bhakti? Boli ei bhakti keu dite pare na. No one is able to give this bhakti. Ponieważ nikt nie jest w stanie dać tego bhakti. Ekmatro bhaktir lotas ke Tylko kurz z lotosowych stóp wielbiciela może jest w stanie dać ci to oddanie. I nikt inny nie jest w stanie tego zrobić. Jadabharata powiedział tą samą rzecz, powiedział do Maharaja. Że kto jest w stanie dać bhakti? Ta historia jest opisana w piątej pieśni Śrimad Bhagavatam. Bhakti nie może być osiągnięte przez żadną sadhanę. Bhakti może być osiągnięte jedynie przez łaskę wielbicieli, przez towarzystwo wielbicieli i przez bhakti sangha. Devarshi Narada,
Łaska wyrobić Darshana Radha Prasada Maharaja. On poprzez łaskę swojej matki i towarzystwo Narady osiągnął bhakti. Gdzie i kiedy Narada Muni dał mu bhakti i w jakiej sytuacji? Wtedy, kiedy był jeszcze w łonie swojej matki. Matro 5 years age. Kiedy miał 5 lat, Dhruva Maharaj osiągnął bhakti. Kiedy miał 5 lat? Przez czyją łaskę? Poprzez łaskę Devarshi Narady. Bhagavate ache Nalkubar Manikri bhakti peye gelo Devarshi Narader. In Bhagavatam it is also Bhagavatam jest opisane w jakiś sposób Mahakubara i Manikriva osiągnęli bhakti poprzez dzięki Naradzie. Ajamila osiągnął bhakti. To jest w siódmej pieśni Bhagavatam jest to opisane. Ja przepraszam, w szóstej pieśni. Przez czyją łaskę? Poprzez łaskę Vishnu Dutów. W ten sposób jedynie poprzez łaskę wielbicieli on osiągnął bhakti. যদি ভক্তের দর্শনের এত মহিমা ভক্তের লোটাস ফিট ভক্ত সঙ্গের এত মহিমা হয়, jeżeli jest tak wiele chwały i poprzez spotkanie wielbiciela i otrzymanie jego towarzystwa z powodu kurzek lotowych stóp, যারা যারা ভক্তি পেয়েছে কিভাবে পেয়েছে ভক্তের কৃপায় ভক্তের দর্শনে, w tym świecie ktokolwiek otrzymuje bhakti otrzymuje z powodu łaski wielbiciela i spotkania go. তাহলে রাধারানী ভক্ত চূড়ামণি ওনার দর্শনের কত মহিমা হবে? I Radharani jest Bhakta Charamani, to jest ta, która jest klejnotem pośród wszystkich wielbicieli i ona ma tą moc, aby dać swój darshan, dać swoją wizję siebie. Więc wyobraźcie sobie chwały kurzu z jej lotosowych stóp. Dlatego jest tak wiele chwały. Jest tak wiele chwały w kurzu z Raja, z Vrindavan, ponieważ to jest kurz, który pochodzi z lotosowych stóp Radharani. Brajaraj. Czym jest Brajaraj? To jest kurz lotosowych stóp Radharani, ponieważ ona zawsze chodzi tam. Nawet w Vipie też jest kurz, ale ten kurz pochodzi z lotosowych stóp Mahaprabhu i ze stóp Nityanandy. Jeżeli tam żyjesz, masz kontakt z kurzem z lotosowych stóp i to jest Charanamrita pochodząca od Mahaprabhu. Woda z Radhakundy, woda z Yamuny. To jest Charanamrita pochodząca od Radharani. I dlatego musimy kąpać się w Radhakundzie i w Yamunie. Bhakti power Radharani lotus feet er dust samasto gopigon ras rajanite mathay niyechen. Poprzez tańce rasa wszystkie gopy przyjmowały kurz lotosowych stóp Radharani i kładły go na swoją głowę. Tobie tara sobai Sri Krishner priya hoyechen kanta hoyechen. Tylko w ten sposób były w stanie stać się ukochanymi Krishna. W czasie nocy, w której odbywał się taniec rasa, jest opisane w Śrimad Bhagavatam, że Śri Krishna zostawił Radharani i odszedł. I wtedy każdy zaczął szukać, gdzie jest Radharani. I wtedy zrozumieli jej wielkość.
Więc każdy przyjął kurz lotosowych stóp Radharani i położył ją na swojej głowie. Przez to szczęście każdy stał się wielbicielem Kryszny, ukochanym Kryszny. W ten sam sposób kurz lotosowych stóp Radharani pozwoli nam osiągnąć Radharani. Lotosowe stopy Radharani i kurz z nich pochodzący. Powinniśmy zawsze pamiętać o tym kurzu, o tym pyle z ich lotosowych stóp. I ten pył pozwoli nam osiągnąć ją. Więc zobacz chwały Radharani. Poprzez ujrzenie Radharani, darshan Radharani, poprzez jej wizję, poprzez dotknięcie Radharani, kiedy ona pojawia się, Krishna zapełnia się Anandą, szczęściem. Ona dotyka zmysłów Kryszny. On nigdy nie jest w sytuacji, żeby nie posiadał, tracił zmysły. Jak Kryszna może stracić świadomość? Kryszna traci sens. Kiedy Radharani aczy, piękno jej oczu. Govinda sundar, kintu Radharani aro beshi sundari. Yes, Govinda is beautiful. Govinda jest piękny. A Radharani jest bardziej piękna, jeszcze bardziej piękniejsza niż on. Ei jonno to bola hoyeche Madana Mohana Mohini. That is why she is called. Dlatego ona nazywa się Madana Mohana Mohini. Madan Mohan ke mohito kare. Ta jest tą, która może nawet oszołomić Mohana, który oszołamia Kupidyna. Radharani Sri Mukharavrinda. The face of Srimati Radharani. Twarz Srimati Radharani. Radharani Nayanaravrinda. The beauty of her eyes. Piękno jej oczu. Radharani Kararavrinda. The beauty of her hands. Piękno jej rąk. Charanaravrinda. The beauty of her lotus. Piękno jej lotosowych stóp. Radharani body smell. Jest zapach jej ciała. Radharani sing, Radharani dance. Radharani piękny śpiew i taniec i wszystko, co ona robi, zauracza w pełni Krishnę i przyciąga jego atrakcję. Taniec atrakcyjny do tego wszystkiego. Z powodu Anandy, którą on zyskuje, on traci przytomność jedynie z tego powodu, że widzi ją. To jest temat, o którym warto pomyśleć. On jest trudny i ciężki. W ten sposób Govinda myśli, kto może mi dać Anandę? W jaki sposób ktoś może dać mi oświecenie, światło? Czy ktoś jest w stanie oświetlić słońce? Czy ktoś jest w stanie dać wodę oceanowi? Ale my ciągle to robimy. Robimy arati, oferujemy różne rzeczy. Lampkę światła. Czy ktoś daje wodę oceanowi? Są chmury ponad oceanem i one spadają, i one spuszczają deszcz na niego. W ten sposób woda wchodzi do oceanu. Rozumiesz to? Kto może dać wodę do oceanu? Rzeki, chmury deszczowe. I one, dlatego one płyną do oceanu.
এই যে সমুদ্রের উপরে যে ক্লাউডের থেকে রেইন হচ্ছে না এর থেকে পার্ল হয় Woda deszczowa, która spada do oceanu z chmur, zamienia się w perły i klejnoty. Govinda myśli o tym, kto może mi dać Anandę. Ale ja otrzymuję tę Anandę. Tylko Radharani jest w stanie dać mi tę Anandę. And only the prema of devotees is able to give him this ananda. I tylko prema wielbicieli jest w stanie dać mi tę anandę. Dlatego Shri Krishna czuje anandę wtedy, kiedy widzi swoich wielbicieli. Kto może dać anandę albo bhakti Krishnie? A shei bhakti mul ashray mul adhar hocche Radharani. And the complete shelter of this bhakti, i pełne schronienie bhakti, źródłem bhakti jest Radharani. Bhakti Maharani is Radharani. Bhakti Radharani to Radharani. Bhakti Maharani to Radharani. Hladini. Hladini. Hladini bhakti pochodzi od Radharani. Ale dla nas my, dla nas pochodzi, przychodzi jedynie jedna kropla. Ale Radharani jest całym oceanem bhakti. Ale światło, które wchodzi, przychodzi do nas przez okna, to jest tylko troszkę światła. Powietrze, które wchodzi tutaj przez okno, jest też tylko małą ilością. Radharani jest Nikunja Devi. Radharani is Nikunja Devi. Thaken kothay ni? Where does she stay? Gdzie ona stoi? Nikunja thaken. She stays in the Nikunja. Ona stoi w Nikunji. Radharani like is tree vine's house. Radharani likes to stay. Radharani lubi, lubi przebywać w miejscach zrobionych z winorośli i liści w kundżach. Dlatego Krishna jest kundża Bihari i Radharani jest kundża Biharini. On jest kundża Bihari, a ona jest kundża Biharini. Bihar means play. Bihar oznacza gra. Bihari. Bihari ji. Bihar means play. Bihari znaczy gra. Kunji, kunji always play. Tam oni zawsze bawią się w tych kundżach. Palace na. Not in a palace. Nie w pałacach. Have, palace have. Oni mają pałace. Porontu Sri Krishna like is kunja, Radharani like is kunja, grass is field. Nawet jeśli mają pałace, Krishna i Radharani lubią bawić się, grać w lesie, w kundżach, w parkach, w ogrodach. Na brzegu Yamuny. U podstawy wzgórza Govardhan. Dlatego oni grają tam. Always playing there. They have a palace. Oni mają pałac, ale zawsze spotykają się i bawią w tych miejscach. Nie w pałacu. Dlatego ona nazywana jest Nikunja Biharini. Dlatego on nazywany jest Kunja Bihari, a ona Kunja Biharini. Radharani Srimukhana kemon? And how does Radharani's face look like? Jak wygląda twarz Radharani? Radharani Srimukhe je brujugale netre. The eyes and eyebrows. Oczy Radharani i jej brwi. Je bhongima prakash pai. The expression that they take. Je ta ekspresję, to wrażenie, które one wybierają. When she sees Govinda. Kiedy widzi Govinda, ajete bibhinno bhangi brute bibhinno bhangi manohar khane khane face cutting Radharani bodle jacche. There are many expressions. Jest wiele ekspresji, wiele wrażeń, które pojawiają się z powodu ruchu brwi i oczu i one zmieniają się w czasie.
W każdym chwili jej ekspresje zmieniają się. Radharani Srimukhana hocche rasasindhur shar, nektar oshaner shar. Radharani's face twarz Radharani essential. Jest esencjonalna, jest takim źródłowym, jest źródłem oceanu nektaru, tak jak światło księżyca w czasie pełni. Shei Radharani Srimukhana ke ami kobe dekhte pabo. When will I be able to see this face? Kto jest w stanie widzieć tą twarz Radharani? When will I see her? Kiedy ja ją zobaczę? Mahajanowie mówią, kiedy ja będę w stanie widzieć ją? I to jest nasza modlitwa. Kiedy będę w stanie zobaczyć ją? Gita Bhagavan bolche jini amake sarvada dekhen ami o take sarvada dekhi. In Bhagavad Gita pan mówi, ten, który widzi mnie, ja zawsze na niego patrzę. Kim Bhagavan ke dekhi? Ale kto patrzy na pana? Bole je amake dekhe ami o take dekhi. The Lord says, whoever looks pan mówi, to, który patrzy na mnie, ja patrzę na niego z powrotem. Ami jodi apnake dekhi, apni amake dekhben. If I will look at you, you will also. Kiedy patrzę na ciebie, ty patrzysz na mnie. Jini sob jaygay Bhagwan ke dekhen, Bhagwan o sob shomoy take dekhen. The one that sees the Lord. Ten, który widzi pana wszędzie. Ten pan widzi go i widzi go wszędzie i to jest ciągłe. Gitaj Bhagwan Arjun ke bolche, jini sob shomoy amake dekhen, sob jaygay dekhen, sob kichute dekhen. Amiyo take sobshomoy dekhi, she amake kokhono bhule na, amiyo take kokhono bhuli na. W Bhagavad Gita pan mówi do Arjuny, ten, kto widzi mnie zawsze, wszędzie i we wszystkim, ja także patrzę na niego. I on pamięta mnie, a ja jego pamiętam jego. Tawle Radharani ke jodi amra dekhte cheshta kori, dekhi uni amaderke dekhben. So if we will always try to see, ja zawsze staram się widzieć Radharani i widzieć ją wszędzie, ona także patrzy na nas. Więc kiedy będziemy w stanie widzieć jej w twarz, będziemy w stanie widzieć twarz Radharani? Czy zasłużyliśmy na to, żeby widzieć jej lotosową twarz? Chcemy widzieć ją całą. I chcemy ją widzieć wszędzie. Na ścianie i w przestrzeni. Wszędzie. W całym świecie. Jeśli ktoś widzi pana, on widzi pana wszędzie. W świecie i w całym wszechświecie, i w całej przestrzeni. Jeśli ktoś widzi pana, widzi go wszędzie. Od przestrzeni, od ziemi aż do przestrzeni do nieba, widzi go wszędzie. Będzie widział pana w jego największej formie. Będzie go widział na zewnątrz i wewnątrz siebie. Rozumiesz to? W jaki sposób dokonuje się ta wizja Bhagavana? Widzisz pan Bhagavana aż od ziemi, aż po kres przestrzeni nieba. I widzisz go we wszystkich kierunkach. I widzisz go w każdym miejscu. I widzisz go w każdym. You will see him always. Widzisz go zawsze. I to się nazywa Bhagavat Sapshaka. Jeśli widzisz pana zawsze, wewnątrz, na zewnątrz. Jeśli widzisz go w całym wszechświecie. Jeśli widzisz go w całym świecie. Także widzisz go również w pustwie.
inside-o dekche, outside-o dekche. You see him both inside. Widzisz go wewnątrz i na zewnątrz. Sawar modde dekche. And you see him within everyone. Jeśli widzisz go w każdym. All devotees are one mirror. All devotees are like a mirror. Bo wielbiciele są jak lustro. Sawar modde modde dekche. And you can see the Lord within everyone. I możesz widzieć Pana wszędzie. Picture asana. Jest taki obrazek. Jak, który przedstawia wielbiciela, który widzi Pana w sercach wszystkich innych wielbicieli. Kiedy widzisz Radharani, wtedy widzisz jej twarz i widzisz ją całą. Kiedy widzę, wtedy Kobe means future. To oznacza pytanie, kiedy ją zobaczę, kiedy w przyszłości ją zobaczę. Kiedy ją zobaczę, kiedy zobaczę twarz Radharani. Radharani jana sukhi. The sakhi is of Srimati Radharani. Sakhi Radharani, jej służki. Jej służki. Shri Krishna always prays to them. Krishna zawsze modli się do nich. Shri Krishna hath chor kore. Shri Krishna bar bar prayer. Krishna modli się. Trzyma swoje serce i modli się do Sakhi Radharani i do jego, do jej towarzyszek. A mnie tu witowie aste pari. Please let me come inside. I prosi, pozwólcie mi wejść do środka. Radharani is inside. A Radharani jest w środku. Krishna modli się do Sakhi. Pozwólcie mi wejść do środka. I Sakhi mówią, nie, nie, poczekaj, musisz tu poczekać. Ja wejdę do środka i zapytam ją, czy ona się na to zgadza. Radharani, Nikunjeshwari, Praneshwari, Sri Krishna outside standing. Ona przychodzi na zewnątrz i mówi, Krishna przychodzi do niej i mówi, Krishna jest na zewnątrz i prosi, czy może wejść i pytam, czy on może tam, czy mogę go wpuścić. Radharani mówi, nie, poczekaj, muszę go nauczyć czegoś. Więc powiedzieć mu, powiedz mu, żeby poczekał. I Sakhi wychodzą na zewnątrz i mówią do Kryszny, że musi poczekać, usiąść i poczekać. I Kryszna myśli, że prawdopodobnie dzisiaj nie będzie, nie pozwolą mu wejść do środka, ponieważ prawdopodobnie popełniłem jakąś obrazę. I Krishna prosi Sakhi, idźcie i zapytajcie ponownie. Radharani nie mówi dużo. Dlatego Krishna, żeby zrozumieć o tym, co myśli Radharani, on potrzebuje pomoc jej Sakhi i Manjari. Tylko pomagają mu zrozumieć, jaka jest wola Radharani. I ta Radharani jest wielkim oceanem Mahabhawy i nektarem, i oceanem nektaru. আমার কি এই সৌভাগ্য হবে যে আমি রাধারানীর যে নিকুঞ্জ মন্দির নিকুঞ্জ হাউস সেখানে আমি একটা ঝাড়ু হব সম্মানের জন্য i my widzimy to, że stajemy się osiągamy wielkie szczęście, żeby stać się miotłą, która zamiata w Nikunży, czyści Nikunże. Kim ja tam będę? Ja mam pragnienie, aby zostać się miotłą i zawsze mogę czyścić jej Nikunże i mogę ją czyszczać pachnącą wodą, wodą pachnącą różą albo drzewem sandałowym. W ten sposób zawsze stanę się miotłą, która czyści Nikunże i utrzymuje ją w czystości.
পরিষ্কার করব I will be cleaning będę czyścił এই ভাগ্য আমার Will I receive such a great fortune? Czy osiągam tak, osiągnę tak wielką łaskę? To always stay in this Nikunja. Żeby zawsze móc być w Nikunży? In this home of the great place of Radha Madhava. To jest dom i wspaniałe miejsce, w którym mieszka Radha Madhava. I tam ja będę przebywać. In their Kelikunja, the kunja of their place. I będę grać, oni będą grać, bawić się w tej kunży. Mahaprabhur chara bhakta parshad. The devotees and associates of Mahaprabhu. Wielbiciele i towarzysze Mahaprabhu. Tade target hai. This is their target. To jest ich cel. Kelikunja bhavanangoner ekta sammarjoni hobo ami. To become a broom. Aby stać się miotłą w kundży Radharani. Ami সব কিছুকে ত্যাগ করে I will leave everything behind. Ja zostawię wszystko za sobą. সমস্ত সাধ্য সাধনাকে ত্যাগ করে আমি বৃন্দাবনে যাব. I will leave all satya and sadhana and go to Vrindavan. Pozrzucę wszystką sadhanę i sadhyę i udam się do Vrindavan. Ami Vrindavane baśko. And I will live in Vrindavan. I będę mieszkał we Vrindavan. Our target is Vrindavan. Naszym celem jest Vrindavana. Ami sei Vrindavane vas korbo. I will stay in this Vrindavan. Będę mieszkać w tej Vrindavanie. Why? Dlaczego? Kano Vrindavane jabo. Why will I go to Vrindavan? Dlaczego? Dlaczego? Udam się do Vrindavan. Dlaczego będę tam żyć? Na Radharani namo sudhar sagor. Ponieważ tam jest ocean, który nosi imię Radharani. Radharani przebywa we Vrindavan, dlatego ja chcę się tam udać. Poprzez stanie się Vrindavan Vasi, mieszkańcem Vrindavany, będę w stanie ją zobaczyć. I will always hear Radhanam. Zawsze będę słyszał Radhanam. Everyone there says Każdy woła tam codziennie Radę, Radę. Radhanam kani ażby. In this way I will W ten sposób Radhanam. Będę słyszał imiona Radhy codziennie. Bhor ratre theke mongol aroti awaj ażby, bel ghonta bacche. Nawet o poranku, kiedy słyszysz Mangalarati albo dzwony kirtanu o poranku, od wczesnego poranka, tam są świątynie wszędzie dookoła, są bóstwa każdego rozmiaru i wielbiciele. I każdy zawsze woła imię Radhy i zawsze mówi o Radzie. I są miejsca we Vrindavan, gdzie są miejsca, gdzie ona odbywała swoje zabawy, rozrywki zwane Lila Sthali. I w naturalny sposób poprzez przebywanie we Vrindavan będę w stanie osiągnąć bhakti względem lotosowych stóp Radharani. Jakkolwiek, czy ja mogę osiągnąć tą atmosferę w łatwy sposób? This atmosphere that helps us in bhajan. Ta atmosfera pomaga nam w praktykowaniu medytacji bhajanu. Can we find it in London? Czy możemy to znaleźć w Londynie? Parisie. Or in Paris? Albo w Paryżu? Yeah. New York. Albo w Nowym Jorku? Can we find such Czy możemy znaleźć tam taką atmosferę, która sprzyja bhajanowi? We can't. Nie możemy. Możemy znaleźć to jedynie we Vrindavan. To jest chwała Dham. I to jest niezwykłość Dham.
Dlatego w ziemi. Tą energię tam, na tej ziemi, tą energię możemy znaleźć. Energię, którą możemy znaleźć na ziemi i powietrzu, na Nawadwip i Mayapur. Tam zawsze są wielbiciele, festiwale, sankirtan. Czy możemy znaleźć to w jakimś innym kraju, w Kazachstanie? Czy możemy to tam znaleźć? Czy możemy znaleźć to tam, gdzie mieszka nasza matka i ojciec? Czy możemy znaleźć to wśród krewnych? Nie możemy tego znaleźć. Nigdy. Radharani jest... Sri Krishna Radharani charan dhoreche. I Krishna kładzie swoje lotowe stopy. Charan dhore priyar kurche. Poprzez trzymanie ich on modli się o to, żeby ona mu wybaczyła. Ami shei lila dekhte pao. Będę w stanie widzieć ten sposób te zabawy, rozrywki. Kaya, ami hobo chaya, chaya means it is. Radharani will be Kaya, and I will be Chaya, I will be her shadow. Radharani będzie tam istnieć, a ja będę jej cieniem. Radharani hocche Kaya, a Sadhok hocche shadow. Radharani będzie formą, a Sadhaka będzie cieniem jej. Cień jest zawsze niedaleko. Tylko w ten sposób będę w stanie jej służyć. Jeśli będę daleko, nie będę w stanie służyć Radharani. To Govinda Radharani charane pore prayar korchen. So Govinda fell at the lotus feet of Radharani. Govinda pada z lotosowych stóp Krishny i prosi ją. No, never. Ona mówi nie, nigdy. Radharani keeps refusing. Radharani odrzuca. So when will I be able to hear this? Więc gdzie i kiedy będę w stanie to słyszeć? Radharani bani. Kiedy będę w stanie słyszeć słowa Radharani? W ten sposób pragniemy ją usłyszeć i zobaczyć. I to jest nasza sadhana, nasz cel. Dlaczego ciągle śpiewamy Hare Krishna? Dlaczego intonujemy Mahamantra Hare Krishna? Pościmy, wykonujesz ofiary, poświęcasz różne rzeczy. Co jest twoim celem? What is your target? Co jest twoim celem? Radha Madhav ke dekha. It is to see Radha Madhav. Jest to, żeby zobaczyć Radha i Madhav. Seva kora. To serve them. I służyć im. Nikote thaka. To stay next to them. Żeby przebywać niedaleko nich. Radharani amake kobe kripa korben, amake accept korben. When will Radharani shower her mercy upon us? Kiedy Radharani pokaże swoją łaskę nam. Amake onar shevika bole, shokhi bole, kobe accept korben amake. When will she accept us? Kiedy ona zaakceptuje nas jako swojego sługę, jako swojego przyjaciela. Apni jodi amake your worker bole, your staff bole, jeśli nie akceptujesz mnie jako swojego pracownika, jako swojego członka, swojego zespołu, jeśli nie zamienisz mnie swojego towarzysza, członka twojej społeczności, nic nie może być osiągnięte bez jej łaski. Kobe Radharani amake kripa korben, accept korben, apon kore neben. So when will Radharani give us? Więc gdzie i kiedy Radharani da nam tę łaskę? Kiedy nas zaakceptuje i zobaczy, że ty jesteś moim drogim Krishna?
Nikunja mandire Radharani boshe achen, Shamsundar boshe achen, charidike sob shokhigon, hash porihash cholche. Radharani i Shyamasundar siedzą w świątyni wyrobionej z Nikunji, otoczone przez wszystkich swoich saki, śmiejąc i radując się razem swoją obecnością. Ami sekhane Radharani seva korbo. I w tym czasie ja będę służył Radharani. Sei lilar majhe Radharani kokhon amar dike takaben. Kiedy te rozrywki, w czasie tych zabaw i rozrywek Radharani spojrzy na mnie, popatrzy w moją stronę. I to oznacza, że ona mnie wzywa. I to jest jej łaskawe spojrzenie. Kiedy to łaskawe spojrzenie spadnie na mnie, to ten moment to jest ten cel, który chcesz osiągnąć. To jest naszym celem, jest ten moment, kiedy Radharani na nas popatrzy. Rozumiesz to? To jest nasza sadhya, cel naszej sadhany. Radharani charan jugal kemon? And how are Radharani's lotus feet? Jak lotosowe stopy Radharani? Jekhane theke Sri Krishner premamriter dhara boiche. The flow of Sri Krishna's prema amrita. Płynięcie premy Krishny. Jemon chornar theke water aschi. Just like water flows. Tak jak woda spada z gór, z wodospadów. Just like a water spring. Tak jak źródło. Just like the spring begins from the mountain. Źródło rzeki zaczyna się w górach. Ta Radharani duty lotus feet theke ojosro premer jhorna boiche. Like a spring of holy water. To jest tak jak źródło świętej wody, jej lotosowe stopy są źródłem tysiące rzek, które płyną, przez które płynie Krishna Prema. I one ciągną, płyną bezustannie. Radharani lotus feet thake kotay. And where do Radharani's lotus feet stay? Gdzie stoją lotosowe stopy Radharani? সবচেয়ে বেশি রাধারানীর লোটাস ফিট কোন জায়গায় সুন্দর লাগে? And in what place Radharani's lotus feet? W jakim miejscu stopy Radharani pojawiają się i są najpiękniejsze? Govinder chesty. Na klatce piersiowej Govindy. Charan kothay thake? Where do Radharani's lotus feet stay? Gdzie stoją lotosowe stopy Radharani? Govinder bokhe. On Govinda's chest. Na piersiach Govindy. Just like the blue sky. To jest jak niebies, jak niebo. A ekhane rainbow moto Radharani charan shobha. Lotosowe stopy Radharani. Lotosowe stopy Radharani wyglądają tam w tym miejscu jak tęcza na niebie. Cloudy jeta khele. Albo jak te chmury, które tam przepływają przez niebo. I to wygląda jak niebo, przez które płyną chmury. Lotosowe stopy Radharani pojawiają się tam jak chmury. Obie stopy są niczym kolor złota. When Govinda places Radharani's lotus feet upon his chest, ale kiedy Govinda, kiedy stopy Radharani dotykają klatki piersiowej Govindy, wtedy on czuje chłód w całym ciele. I w ten sposób ciało Govindy jest ochładzane. Radharani charan ke ami kobe ashray korbo? When will I take shelter? Kiedy będę w stanie przyjąć schronienie lotosowych stóp Radharani? Przyjmę schronienie od najbardziej łaskawych lotosowych stóp Radharani. Przyjmę schronienie jej lotosowych stóp. Lotosowe stopy Radharani są stopami Radharani. Mahaprabhu, usta, ręce, wszystkie części ciała są częściami ciała Radharani.
Understand? Rozumiesz to? Shri Radharani charanke ami kaj monobhakke ashray kori. And I completely accept Radharani's lotus feet. I jestem w stanie wtedy oddać się stopom Radharani. I to musi odbyć, to wszystko odbyło się w jednym miejscu. All birds. Radharani kothay nami gaan korche, Radharani gaan korche, barsra gaan korche. To miejsce. Morning, early morning. To miejsce, gdzie są wszystkie, to jest miejsce, gdzie wszystkie ptaki śpiewają chwały Radharani. I ptaki śpiewają nawet w tym świecie, ranku i wieczorem. Birds singing, shunecho. Have you heard the singing of the birds? Czy słyszeliście śpiew ptaków? Early morning. Wcześniej o poranku. Evening. Wieczorem. O mniej więcej o zachodzie słońca. In village. Na wiosce, poza miastem. Jekhane pakhi guli sob shomoy Radharanir guni gaiche. The place where all of the birds, to wszystkie miejsca, gdzie wszystkie ptaki śpiewają o chwałach Radharani. Radharani nam gaiche. They sing her name. Oni śpiewają jej imiona. Paki guli. The birds. Ptaki. Peacock, swan. Like the peacock. Jak pawie, łabędzie. All of the birds. Wszystkie ptaki. I trzmiele. What do they do? Co one robią? Radharanir gun gaiche, josh gaiche. They always sing about the, one zawsze śpiewają o chwałach Radharani. I jej cechach. I każde drzewo, każda winorośl Radharani belongs to Radharani. Należy do Radharani. Vrinda Devi garden keeper ke Vrinda Devi. Vrinda Devi jest ogrodnikiem. Radharani dotyka każdą winorośl. Ona dotyka każde drzewo. As if all of them are her children. Ponieważ wszystkie one są jej dziećmi. Drzewa, winorośle. Poszu, paki, szab, Radharani. The deers, the animals, the birds, all wszystkie zwierzęta, które tam Radharani mieszkają, należą do Radharani. Radharani trzyma, dotyka wszystkie te drzewa, winorośla, i zbiera ptaki i zbiera kwiaty z lasu. W ten sposób ona wszystko dotyka. I oni one dostają w ten sposób jej dotyk. I każda trawa, każde źdźbło trawy otrzymuje dotyk jej lotosowych stóp. I ona usiada, chodzi tam, przemiesza się przy pomocy swoich lotosowych stóp. Możecie zobaczyć tu, że Krishna jest bez stóp, tak jak Mahaprabhu. Narayan posiada buty. Ale popatrzysz, jeśli na rysunek, obrazek Radharani, ona nie ma żadnych, nosi butów. Ona chodzi na bosaka. I w ten sposób ona jest w stanie dotykać trawy, chodzić po trawie. I ta trawa dostaje dotyk lotosowych stóp Radharani. Wszystkie drzewa i winorośla. Radharani jokon chole jacchen tokhon dust er upore your feet now water. Ta apni jokon chole jacchen tokhon apnar charoner chinno pore jacche. If your feet are now wet, jeśli stopy są mokre i chodzi i będziesz chodzić tam, gdzie staniesz, będzie to miejsce będzie pokryte odciskami twoich stóp. W ten sposób Vrindavan, te wszystkie miejsca są pokryte odciskiem stóp Radharani. Jej odciski stóp są wszędzie, dostępne wszędzie we Vraży. Tak jak woda, która jest perfumowana.
przyjdzie Radharani Bihar Stoli Sri Vrindavan. To Vrindavan jest miejscem. To Vrindavan jest miejscem, gdzie Radharani odbywa swoje zabawy. I w Navadvip. Tam są wszędzie możesz znaleźć tam wszędzie odciski Mahaprabhu, a we Vrindavan wszędzie znajdziesz odciski Radharani i Madhusudana. Amar mon sheikhane ghure beraye. May our minds always travel within Vrindavan. Ponieważ oni zawsze podróżują nieustannie po Vrindavan. Tale mindtake sob jayga theke shoriye niye ek kore montake kothay ghurate hobe. In this way we must take our sposób możemy wziąć, zabrać swój umysł z wszystkich innych tematów i otrzymać je na jednym temacie. I ruszanie go poprzez wytrzymanie go we Vrindavan, ponieważ umysł może skoncentrować się na tym konkretnym lila, w tym konkretnym dham i zobaczyć i w efekcie zobaczyć odciski stóp Radharani. To nie jest trudne. This thing is difficult and minutely think. Thinking like this is difficult. To myślenie w ten sposób jest trudne. Amar monta, my mind. Dlatego mój umysł. Zawsze sejkhanei ghure beraye. Umysł, dlatego umysł powinien zawsze przebywać we Vrindavan i brać udział w lilach z Vrindavan. Always lila cholche. The pastimes always go on in Vrindavan. Zabawy ciągle idą ciągle mają miejsce we Vrindavan. Wcześnie poranku, rano, zabawy wczesnego dnia, poranku. Co robi Radharani w tym momencie? Gdzie jest Radharani i co ona robi? Gdzie jest Mahaprabhu i co on robi? Gdzie jest Guru Varga? Gdzie jest Guru Parampara? Gdzie są acharyowie? Gdzie są towarzysze Mahaprabhu? Gdzie oni są? Powinniśmy myśleć o tym. Oni wywierają nacisk na nasz umysł. Ale on musi przyjść. Oni czują nacisk na umysł. Ale nie. It is bhajan, it's mind bhajan. To jest medytacja, to jest bhajan, ten, który wykonywany jest w umyśle. Ej, bhajan to ki bhajan? What is this bhajan? Czym jest ten bhajan? Mind bhajan. To jest bhajan odbywający się w umyśle. To jest nasz cel. To jest cel, który to jest to, co powinien obsługować nasz umysł. Kokono kokono Radharani shashono korben. Czasami Radharani nawet Kara Krishna. Oj to ami amon kotha bole debo Radharani jeta Radharani mone gopaniyotar hani holo. Być może. Może coś powiedziałem. I w ten sposób odsłoniłem sekret, tajemnicę serca Radharani względem kogoś innego. I Radharani powiedziała mi, powiedziała, zabierz mnie tam i wykąp. Dlatego idę i idę nad rzekę i kąpię się w niej. I mówię, żeby tam iść. তখন আমি হেসে বললাম রাধারানীর মনটা খারাপ আমি তখন হাসছি রাধারানীর মাইন্ডে লেগে গেল I wtedy, w tym momencie opuszczę, odchodzę i to sprawia, że Radharani jest smutna i w ten sposób mogę słyszeć bicie serca Radharani. A potem jest północ.
Potem jest północ i co wtedy się odbywa? I słysząc to, Radharani decyduje się. Ona trzyma w ręce garść kwiatów kadamba. Rozumiesz to? A później rzuca to, te kwiaty kadamba, na nas, w naszym kierunku. I śmiejecie się ze mnie. A może trzyma w ręce wielki niebieski kwiat lotosu. আমি রাধারানীর সঙ্গে পরিহাস করছি বলে রাধারানী করলেন কি সেই বিগ লোটাসটা বা রসদকে এলি কদম্ব উনি ছুঁড়ে মেলে দিলেন I, ponieważ ja jestem jej przyjacielem, także mogę śmiać się i bawić z nią. I w tym czasie Radharani rzuca na mnie kwiaty. Może ona ma, girlandę z kwiatów na sobie i rozrzuca te kwiaty. I w ten sposób rozszerza swoją łaskę. A być może, jeśli zrobię coś złego, ona mówi mi, żebym się wynosił stąd. I ona także mnie kara. Albo, ponieważ chce mnie nauczyć tego, w jaki sposób powinnam służyć. Ona przygotuje mnie, wyćwiczy mnie w tego, jak powinienem służyć. Tak jak kamień jest zamieniony w pomnik. Także bierzemy kamień i rzeźbimy z niego postać, która składa się z wielu rzeczy. I w ten sposób obraz może być stworzony w kamieniu. Big temple there, well, an Italian, it is stone. We Włoszech mają taką dużą świątynię zrobioną z kamieni. I tam jest dużo obrazków, i one są tak zrobione. I obrazki mogą być wyrzeźbione w kamieniu. W ten sam sposób Radharani przygotowuje nas. A servant must be prepared. Ponieważ sługa musi być przygotowany. Uczeń musi być przygotowany. A worker must be prepared. Ten pracownik musi być wyćwiczony, przygotowany przez ukaranie. With hardness and softness. Przez twardość i miękkość. Like iron. Tak jak metal. Jeśli chcemy coś wykonać z metalu, musimy puścić, włożyć go do ognia, aby zmiękł. I wtedy, i później uformować go i włożyć go do chłodnej wody i w ten sposób uformować jego nowy kształt. Albo tak jak nawóz może być zamieniony w roślinę i to wymaga, to jest proces. W ten sposób ukaranie i dbanie i miłość i nauki. Więc Radharani ukaże nas, ale także będzie nas dbała i będzie nas uczyła. W ten sposób przygotuje nas do tego, żebyśmy byli stali służyć. Ale kto musi być przygotowany? Musi być zamieniony w łóżko albo w stół, ale wcześniej musi być przygotowany do tego. Kiedy Radharani pokaże nam taką łaskę. Radharani idzie i nagle Krishna pojawia się przed nią. A Radharani obraca się i odchodzi, nawet nie patrząc na niego. তখন ওনার নূপুর এই যে চরণের নূপুর শব্দ করে উঠলো, অর্নামেন্ট গুলো বেজে উঠলো, and then she turned
Her bracelets and her ankle belts created a pleasant sound. I kiedy odchodzi, jej obrazoletki na nogach i rękach tworzą wspaniały dźwięk. Kiedy ja będę słyszał dźwięk tych bransoletek własnymi uszami? I kiedy Radharani idzie i gwałtownie odwraca się i odchodzi, w ten dźwięk od tych dzwoneczków i o zdób na stopach i na rękach, dźwięk, który one wydobywają, kiedy będę w stanie słyszeć ten dźwięk, dzwonienie jej dzwonków i dekoracji. Kiedy będę w stanie to słyszeć? Kiedy będę w stanie widzieć jej lotosowe stopy? Ponieważ Maharanowie pragną widzieć jej lotosowe stopy. W ten sposób będę kąpał Radharani. W ten sposób wykąpię go w wodzie różanej. Wtedy będę kąpał Radharani w wodzie różanej. Rozumiesz to? Soft, thin towel diye Radharani ongo muchiye debo. And I will dry Shrimati Radharani with a soft, thin towel. I będę ją osuszał przy pomocy miękkiego ręcznika. Keshke shushko korbo. And I will dry. A potem ją osuszę. I będę osuszał jej wspaniałe długie włosy. Ebong shei hair ke dry korbo. Keshke sajabo. I will dry her hair. Będę suszył jej włosy i później je udekoruję garlandami z kwiatów i wplątę te girlandy w jej włosy i ozdobię ją różnymi ornamentami i biżuterią. I później udekoruję lotosowe stopy, udekoruję jej dłonie i wykonam arati. Fruit juice. I później oferuję jej sok owocowy, wykonany z różnych owoców. Pan korabu. Tarpore mukhobas debo tambul. Achmon korabu tambul debo. I wtedy także oddam jej czegoś, coś, co odświeży ją. Coś takiego jak guma do rzucia. Shundar white shajja. And a beautiful white bed. I później położę ją na pięknym białym łożu, gdzie będzie ładna, piękna biała poduszka. I łóżko będzie otoczone, dekorowane wspaniałymi girlandami kwiatów. I będą tam wspaniałe, wielkie lustra i piękne obrazy i Radharani będzie odpoczywać. I wtedy będę masować lotosowe stopy Radharani. I teraz służymy bóstwu. Służymy wielbicielom. A tam będziemy służyć Radharani bezpośrednio. Radharani bisram korbe nidra jabe. Radharani will rest and then she will. Radharani będzie odpoczywać i w pewnym momencie zaśnie. Amar shevai Radharani nidrita hoye jabe. Now Radharani sleeping. Ponieważ z powodu mojej służby Radharani zaśnie. Będę służył jej w ten sposób, będę macował jej lotosowe stopy w taki sposób. Ale dekun, amra jeta practical amra jebhabe seva korchi,
W ten sposób, praktyczny sposób możemy służyć Panu i w ten praktyczny sposób możemy dostać się do świata duchowego. Służbę, którą wykonujemy, będziemy wykonywać ją, tę samą służbę w świecie duchowym. A teraz służymy bóstwom. A tam będziemy służyć im bezpośrednio. Tak jak pujari kładzie bóstwa spać. Tutaj jestem pujarim i tam również będę pujarim. Rozumiesz to? Tutaj jestem pujarim. I kładę i kąpię bóstwa, ubieram je, później kładę je spać. I kładę je spać i budzę je. Ponieważ to materialne ciało nie jest w stanie wejść do świata duchowego. Ciało nie uda się tam, ponieważ byłoby zniszczone. Więc to ciało materialne nie uda się tam. Ale kto tam może się udać? Umysł tam może się udać. Soul jabe, knowledge jabe, sensor jabe, mind jabe. Nasza dusza, wiedza, umysł mogą wejść do świata duchowego. Ale to materialne ciało nie jest w stanie tam wejść. Bo, ponieważ to jest sadaka deha, ciało sadaki, ciało praktykującego. To jest jak czas ucznia, czas żołnierza, jak mundur żołnierza, jak mundur ucznia, jak ubiór lekarza, adwokata. Ale ten mundur, ten strój, jakkolwiek ten strój jest materialny i to materialne ciało wielbiciela w świecie duchowym nie może być materialne. W ten sposób, kiedy uzyskam łaskę tego, żeby móc służyć. Radharani hocchen Boidobhi Sindhu Bivinno Kola Vilashir Sindhu. Radharani jest nazywana oceanem wszystkich sztuk i całej miłości. Ona jest oceanem Anuragarasy. Korurar Sindhu. Oceanem łaski i współczucia. Ona jest oceanem piękna. Kiedy ona jest miejscem, gdzie odbywają się, gdzie lila mają miejsce. Kiedy Radharani pojawi się z tym wszystkim w moim sercu i kiedy ja uzyskam tą wizję, ona będzie w stanie oczyścić moje serce. W ten sposób musimy iść głębiej. Z tego powodu musimy iść głębiej. Nie możemy zostać na plaży. Nie możemy zostać na piasku. Nie możemy zostać w mieście. Powoli, musimy wejść do tego oceanu. Musimy wejść w głębi oceanu. I w ten sposób stopniowo zapełnimy nasz umysł Radharani rozrywkami, jej służbą, jej siedzibą. I w ten sposób wypełnimy nasz umysł tym wszystkim, nie ciało. I wtedy nasz umysł i naszą wiedzę musimy tam włożyć w to, wypełnić. Body's bhajan, mind's bhajan.
Jedna rzecz to jest bhajan wykonywany przez ciało, a drugim to jest ten, który jest wykonywany przez umysł, przez inteligencję. Tak jak intonujemy. Wtedy twoje ciało, język jest zaangażowany. It is bhajik bhajan. To jest vachik bhajan. Now thinking, it is mind bhajan. I teraz następna rzecz to jest bhajan umysłu. Now you servicing, it is body's bhajan. A później wykonujesz czynności cielesnej, to jest bhajan ciała. It is body's. To jest ciało. It is dhanupani. Język. It is mind's. Jest umysł. It is knowledge. Jest wiedza. You now thinking. I teraz myślisz. Understanding. Rozumiesz to? Understanding. Rozumiesz to? It is. You have a deep tajita. In this way we must go into the test. W ten sposób musimy udać się w głębie tego tematu. Tomorrow again. Jutro wrócimy do tego tematu. Now, why are your lamp arati? Teraz jest czas na to, żeby zrobić arati. Macie lampkę? Ofiarujcie.